Po co żyjesz? Pyta się Billboard. Zobaczmy, jakie będą odpowiedzi warszawiaków. To jest pytanie na dłuższą rozmowę. A wiem, że to jest trudne, ale tak w jednym zdaniu, tak powiedzmy reasumując. Ha, ha, ha. Na ulicy to jest za trudne pytanie, żeby coś wymyślić, ale Jonasz Kofta na przykład mówił tak, że trzeba pożyć, żeby dożyć i żeby dobrze się skończyło. Pięknie. Dziękujemy. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. No jak to Daniela. Po co żyjemy? Żyjemy po to, żeby kochać. Nie wiem, mam ostatnio depresję i nie wiem po co. Dlaczego żyjemy, jak pan myśli? Taka jedna odpowiedź w jednym bo stanie. Bo nie mamy innego wyjścia. Wie pan, mój kolega mówi, żyje się po to, bo człowiek się nie ma za co pochować, także jest to też jest jakieś wyjście z sytuacji. O, jak najbardziej. No. Proszę pana, zadaje pan za trudne pytania. Nie wiem, żyjemy, żeby być szczęśliwym. A ty jak uważasz? Żyjemy, żeby przeżywać, cokolwiek to znaczy. Doświadczać. A czemu takie głębokie pytania zadajecie? Po co żyjemy? Żeby trudności codziennego dnia pokonywać. Po to, żeby być szczęśliwym i uszczęśliwiać innych chyba. Dlaczego żyjemy? Tak. Bo warto. Po co żyjemy? Czekając na wiosnę. O. Bo to jest taki, całe życie jest taki okres oczekiwania. No więc teraz żyjemy, że czekamy na wiosnę. A wiosną, to czekanie. Tak jest, życie to czekanie. A wiosną będziemy czekali na lato, aż otworzą akweny. A my czekamy... Oczekiwania na wiosnę, lato, jesień, zimę. Ojej. Żyjemy po to, aby przeżywać różne niesamowite chwile, żeby spełniać marzenia. A ty jak uważasz? No, żyjemy po to, żeby spełniać to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy zrobić, żeby dzielić się i przeżywać chwile, które dadzą nam coś do myślenia, czy coś z tego będziemy mieć. Super, piękna, dojrzała odpowiedź. Tam mam takie malutkie pytanie. Po co żyjemy? Oj, idź pan w cholerę. Okej, to idziemy. Po co żyjemy? Żeby dał nam Bóg życie, więc żyjemy. Żeby polepszać świat. Dobre pytanie. Dość trudne. Filozoficzne. Tak, filozoficzne. Stricte, tak w jednym zdaniu. Po co żyjemy? Jak państwo myślą? Pewnie po części po to, żeby pracować. A ta druga część? A ta druga część. Żeby żyć. Żeby się bawić. Żeby normalnie żyć. Żeby się bawić. Tak. Koniec tematu. Żyjemy, bo istnieje latający potwór spaghetti. Czyli żyjemy dlatego, żeby wyznawać jego cześć. Dokładnie. I jeszcze piratów. Piratów. Cześć piratów. I pić rum. I pić rum. Dużo rum. The rum! Yes! The rum is gone. Why is the rum gone? Pytanie odnośnie tego billboardu. Jak państwo myślą, jaka może być na niego odpowiedź? Każdy ma swoją własną, proszę pana. I to jest ciężka praca, żeby ją sobie samemu wypracować. Pięknie. Super. Ja... Bardzo dziękuję. Do widzenia, miłego dnia. Z jednej strony zabawne, z drugiej bardzo smutne wypowiedzi naszych rodaków. I nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. I tak oto tym akcentem witam was serdecznie. Ale będziemy się cieszyć, bo mamy Boże Słowo, a nie Trybunę Robotniczą i z niej będziemy chcieć uczyć się na nowo nowych rzeczy, których często i wierzący nie wiedzą, ponieważ o ile tutaj na filmie widzieliśmy dość rozbiegane odpowiedzi ludzi, jak sądzą, na zbyt głębokie pytania, to niestety tak się to zdarza, że czasami wśród wierzących nie uzyskalibyśmy tej odpowiedzi. Spróbujmy zrobić ten test. Po co żyjesz? To nie tak szybko każdy z nas na to pytanie odpowie. Dlaczego? No bo w sumie, czy my sobie na to pytanie, czy my sobie to pytanie sobie samym kiedykolwiek zadawaliśmy? No żyjemy, wiemy dlaczego, no bo Jezus nas zbawił i chwała Bogu, no żyjemy, żeby tu być w tym zborze, po to, żeby być świadectwem. No właśnie. Z całym szacunkiem do wierzących ludzi, czasami nasze priorytety, nasz styl życia zdradzają właśnie to, po co żyjemy. Jedna z pań na filmiku bardzo pięknie powiedziała, zdziwiona, no jak to, po co żyjemy? No żyjemy przecież, żeby... I co powiedziała? Kto pamięta?
No tam było wiele osób, możecie nie wiedzieć, o którą mi chodzi, a mi nie chodzi o tą, o którą mi chodzi, tylko o tą, o którą tobie chodzi. Więc jedna z pań, którą ja zauważyłem, powiedziała, no jak to, żyjemy po to, żeby kochać. I dzisiaj nam spęczniał tutaj tak bardzo kochający Bóg, prawda? Że jest dobry, że jest niezwykły, że nas kocha i On jest zawsze dobry. Wtedy jest dobry, kiedy cię trawi najgorsza choroba i On wtedy dalej jest dobry. Wtedy, kiedy ci ginie przedwcześnie dziecko, bo pijany kierowca wjechał na zielonym, kiedy on miał zielone. I on, Bóg wtedy i tak jest dobry. I jest nawet dobry wtedy, kiedy wyrzucają 8 rodzin z wioski. My nie wiemy, dlaczego tak się dzieje tu i tam, dlaczego ktoś tak przeżywa pewne sprawy życia, ale i tak w tym wszystkim Bóg jest dobry. I wiecie, że to jest łaska, że my możemy tak mówić? Bo to, że my tak mówimy i tak to wierzymy, świadczy, że my rozumiemy, kim jest Bóg i rozumiemy, co się dzieje na tym świecie. I nie mamy odwagi, żeby Pana na ławie oskarżonych za cokolwiek na tym świecie postawić. Czemu? Bo Bóg zawsze jest dobry. On nas kocha. Tak dużo dzisiaj tej Jego miłości tutaj było. Już w czasie, kiedy śpiewaliśmy, kiedy modliliśmy się, kiedy dzieliliśmy się tymi świadectwami, czy modliliśmy się o tę historię. Ale co to znaczy teraz, że jesteśmy tutaj po to, żeby kochać? No właśnie, miłość. Miłość. Czym jest miłość? Zadam tobie to pytanie teraz. Czym dla ciebie jest miłość? Co to jest? Bo ci, którym zadano, odpowiedzieli tak. Możemy kliknąć tam ten drugi filmik. To jest jedną rzecz, która gwarantuje szczęście. I to jest coś, czego na pewno każdemu można życzyć. Nie, dziękuję. Dziękuję. No, to jest jakieś uczucie, które w końcu każdego spotyka. Nie wiem. Pan nieprzyjaźnie zwojga ludzi, no do kogoś pani może być, nie? Znaczy, miłość wyznaje swojej żonie. I to jest dla mnie znaczne. No i wiara, nadzieja, miłość. Przepraszam, jem, więc nie ma. Żona jest głodna, musi troszeczkę pojeść, bo... A tak poza tym, no to miłość dużo mówi samo o sobie, co to jest miłość. No. To jest tak potężne słowo i tyle w sobie głębokiego wartości zawiera, że trudno ocenić. Bo masz mam. No właśnie, mam mówię, trudno, bo jem. Miłość może być do... Do wszystkiego. Miłość to znaczy kochać ludzi. Miłość można w różny sposób okazywać. No jest to naprawdę wielkie i głębokie słowo. To jest bardzo trudne. To jest jakieś uczucie, które nas łączy z ludźmi dla nas najważniejszymi. Tyle. Dzięki bardzo. Dojścia do kompromisu. Umiejętnością rozmowy i bycia sobą przy drugiej osobie i akceptacja przede wszystkim. Myślenie na głos. To jest prosta sprawa, że trzeba się nawzajem szanować, kochać bliźnego jak siebie samego i to wszystko. Takie jest przykazanie Boże. Tak, i tak powinniśmy postępować. Tylko, że nie wszyscy tak postępują. Chyba raczej wszyscy. Nie, tam wszyscy to nie można powiedzieć. To wyjątki, że wiesz, jeden na drugiego też. A, to trudno. No, tak. Niech tam. Dziękuję bardzo. Miłość nie na tym polega. Dziękuję bardzo. Słyszeć ode mnie? Wielka sprawa. To jest bardzo fajna rzecz, którą trzeba przeżyć samemu. A co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, trzeba szaleć wtedy, kiedy jest się młodym. A później to przekształcić na przykład w prawdziwą przyjaźń, jakieś zaufanie poważne. Także dużo, dużo znaczy. Dziękuję. Moim zdaniem miłość, biorąc pod uwagę mój wiek, to nie są już zloty, jakieś szaleństwa straszne, tylko
raczej partnerstwo, współodpowiedzialność i świadomość tego, że na kimś można polegać. I to tyle. No to coś takiego niespodziewanego. Po prostu co człowiek czuje do drugiej osoby, to jest coś bardzo silnego, silne uczucie. No nie wiem, może jestem zaskoczona w ogóle pytaniem. Jedno zdanie i chyba wszystko mówi. Jest najważniejsza, tyle. Nie, to nie, to idzie. Ale tak serio. Nie, nie. Dwa, trzy zdania. Od siebie też. To jest to uczucie. No, trzeba się zakochać, żeby była miłość. Ale to będzie tyle, naprawdę. No to jest miłość, no chodź. Nie wiem. Ja się zawiodłam. Ja też. Zakochałam się. I nic nie mam z tego. Dzień dobry. Robimy taką krótką sondę uliczną na temat tego, czym jest miłość. Pani mogłaby nie, nam za dwa zdania. Nie, bardzo. Nie, nie, nie. Szkoda. Dzień dobry. Dobry wieczór. Można chwilę zająć? Robimy krótką sondę uliczną na temat tego, czym jest miłość. Czy jakieś dwa zdania mogłaby pani powiedzieć? No, nie mam zdania. Czy pani mogłaby jakieś dwa zdania na ten temat powiedzieć? Miłość to jest... U dobrych ludzi to zawsze jest miłość. Dziękujemy. Jakieś dwa zdania powiedzieć? Nie, nie mam czasu. Aha, rozumiem. Można się zastanowić chwilę. Znaczy nie, no miłość to jest to, co nas tutaj otacza wszystko. Dzieci, rodzina. To, co robimy w życiu. To, co nam sprawia przyjemność. Nie wiem, ciężko tak powiedzieć od razu. Ale mi się wydaje, że miłość to jest to. Dzieci, żona i szczęście. Kiedy słuchamy tego, co ludzie myślą na temat miłości, to jakie mamy wnioski z tego? Macie jakieś wnioski? Ktoś może powiedzieć nawet głośno teraz. Jaki wam wniosek wypływa z tego, co widzieliśmy? Niezrozumienie. A mieliśmy tutaj dwie generacje, czy może nawet i trzy. Starszą, średnią, młodszą. Nie wiem, czy zauważyliście, że ta starsza jest troszeczkę bliżej prawdy na temat miłości niż ta młodsza? Ciekawe. Wiecie, że gubimy coś jako społeczeństwo. Dlatego w Kościele Jezusa Chrystusa musimy o tym mówić i wracać do prawdziwej definicji tego, czym jest miłość, a tak naprawdę czym jest kochanie. Bo nawet wierzący nie zawsze, kiedy Bóg mówi kochaj, nie mają pojęcia, co tak naprawdę mają robić. Oprócz tego, żeby może się uśmiechnąć i może jakieś dać dobre słowo. I w związku z tym nasz główny temat, którym wierzę, że Bóg chciałby się z nami podzielić, kliknijmy dalej, brzmi właśnie tak. Po co żyjesz? A żyjesz po to, i to chciałbym, abyśmy zapamiętali, żeby kochać i chodzić w butach miłości. Otwórzmy sobie list Jana pierwszy i przeczytam 13 werset 3 rozdziału. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 3, wiersz 13. Żeby zsynchronizować nasze definicje miłości, chcielibyśmy się spotkać właśnie z Janem na chwilę i posłuchać, co on na ten temat ma do powiedzenia. Człowiek, który niejednokrotnie jest nazywany apostołem miłości. 3 rozdział 1 listu Jana, wiersz 13 i tam będzie dalej, ale przeczytajmy na razie 13. Nie dziwcie się, bracia, tutaj, gdzie jest słowo bracia, spokojnie możemy umiejscowić również siostry, żeby tutaj nikt nie czuł się gorszą warstwą. Zresztą wiemy, że w Chrystusie nie ma gorszych warstw. Aczkolwiek no, kultura i kontekst tamtejszy umiejscowia tutaj braci. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. Tym zdaniem Jan kończy bardzo smutne wspomnienie o Kainie, które jest werset wcześniej. Co tam jest powiedziane o Kainie? Że zabił swojego brata. A dlaczego go zabił? Odpowiedź jest prosta. Dlaczego go zabił? Bo nie kochał. Bo gdyby kochał, to by nie zabił. I jakby nie chcemy tego szerszego kontekstu teraz dotykać, ale wiemy
jaką ideę Jan teraz kończy i mówi, że jego czyny nie były sprawiedliwe, no i no nie były i nie miał miłości, dlatego zabił. Jan nie kochał, dlatego zabił swojego brata. I jednocześnie, co jest ciekawe, to samo to zdanie 13 wersetu przenosi nas do wyjaśnienia, bo Jan chce to nam wyjaśnić, czym jest to prawdziwe kochanie, bo wielu z nas może tego do końca nie rozumieć, tak jak widzieliście na tym filmie. Pierwsza rzecz, która tu nam wyłania się z tego tekstu, a chcemy na niego popatrzeć z perspektywy kilku pytań. Pierwsze z tych pytań brzmi: miłość, dlaczego ona jest tak ważna? Dlaczego ona jest tak ważna? Niestety zdrowo pojęta miłość, bo widzicie, mamy definicje różne, jest coraz bardziej deficytowym w dzisiejszym świecie. Nie wiem, czy wy to też zauważacie. Taki naprawdę deficytowy towar. Jest tak deficytowy, że nawet ludziom na początku jest trudno rozmawiać na temat miłości. Nie chcą. A proszę pana, daj pan spokój, nie będziemy o tym rozmawiać. Powinniśmy o tym rozmawiać, czy nie? Nie tylko rozmawiać, ale definiować, co Bóg ma na myśli, oczekując od nas miłości. Czyli miłość to jest to jest taka idea, to jest coś abstrakcyjnego, czego nie da się tak dotknąć, złapać. Natomiast dajmy sobie tutaj taki synonim: miłość to inaczej kochanie, tak? Bo to już jest bardziej aktywne. Co to jest miłość? No miłość sobie tutaj siedzi, stoi, leży, to jest miłość. Ale kiedy my mówimy, że miłość to kochanie, to już nie leży i nie stoi. To jest aktywne, dynamiczne. To się porusza, czegoś dotyka, robi jakąś różnicę. Definicje osób, niektóre są bardziej precyzyjne, niektóre mniej, niektóre bardzo mętne, płytkie, nic nie mówiące. Żyjący w XX wieku pewien profesor teologii William Barclay, niektórzy go dobrze znają z różnych komentarzy nowotestamentowych, on powiedział kiedyś, że miłość jest cechą ludzi sprawiedliwych. Bardzo ciekawa myśl. Oni nawet może nie muszą tego wiedzieć. Ale miłość jest cechą ludzi sprawiedliwych. Czym jeszcze? Miłość w życiu chrześcijanina, a w ogóle w życiu człowieka, jest takim parametrem Bożych standardów. Zobaczcie, dzisiaj wybrzmiewał i pęczniał nam bardzo Bóg miłości. Miłość w nas określa i pokazuje Boże standardy na tym świecie, nawet wtedy, kiedy ty nie mówisz słowa Bóg, kiedy nie mówisz Jezus Chrystus, ale jesteś człowiekiem, który jest przesączony kochaniem, to już ogłaszasz pewne Boże standardy. Miłość, zobaczcie, nie podnosi głosu. Miłość nikogo do niczego nie zmusza. Miłość nie krzyczy, nie maltretuje nikogo, a jednocześnie miłość wysyła bardzo ważny komunikat do świata, którego świat nie znosi i nienawidzi. Zły człowiek instynktownie nienawidzi człowieka dobrego, niesprawiedliwy człowieka sprawiedliwego. Tak to działa. Nawet w jednej z takich starożytnych ksiąg starotestamentowych, znaczy z tamtej epoki, bo nie mamy jej w swoim Starym Testamencie, jest to apokryf po prostu, w Księdze Mądrości, mniej więcej, niektórzy kojarzycie mniej więcej, co to jest apokryf i cały zestaw ksiąg, które się tutaj w naszej Biblii, tej ewangelicznej, nie znajdują. Ale jest bardzo ciekawy cytat, który pokazuje nie tekst do analizy, ale do tego, żeby zrozumieć, jak myślano w tamtym czasie. I cytat brzmi z tej księgi tak. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego. Coś mi tutaj nie klika, ale o. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom. Zarzuca nam łamanie prawa. Wspomina nam nawet błędy naszych obyczajów. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych, a drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Dotknijmy go obelgą, katuszą, żeby poznać jego łagodność i doświadczyć jego wierności. Popatrzcie. Stąd potrzebujemy odczytywać historię z innych krańców świata, że gdzieś tam niewinni ludzie są wypędzani. Gdzieś niewinni ludzie, nie tyle niewinni, ale kochający Boga, sprawiedliwi ludzie umierają niesłusznie w naszych ocenie i w Bożej ocenie. A pomimo tego, że tak się dzieje,
Kochani, Bóg mówi, ucz się kochać jeszcze bardziej, bo to właśnie w ten sposób stajesz się głośnym sumieniem tego społeczeństwa. Wy jesteście solą tego świata, powiedział Pan Jezus. Wy jesteście światłem na tym świecie. Sól ma nadawać smaki temu, co jest jałowe, konserwować to, co się psuje. Ma być światłem tam, gdzie jest ciemno, gdzie jest bezprawie i tym światłem mają być chrześcijanie, którzy są przez Jana zachęcani, wiecie do czego? Nie do bycia dobrym świadectwem, tylko i wyłącznie tutaj, przynajmniej nie w tym tekście, ale do bycia ludźmi, którzy są przesączeni Bożą miłością. Przez to Jan mówi tu w tym fragmencie, dlatego nie dziwcie się, bracia i siostry, że was świat nienawidzi i nienawidzić was będzie. A z drugiej strony chrześcijanin bez miłości, który chciałby się jej brakiem asekurować i żyć bezpiecznie, chrześcijanin bez miłości jest tylko zwietrzałą solą, jest tylko światłem świecącym gdzieś tam pod stolikiem. Pytanie drugie. Miłość, czego ona jest dowodem? 14 werset, Jan mówi tak. My wiemy i przeszliśmy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. I kontynuuję dalej, ale zatrzymajmy się na chwilkę. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. A skąd oni to wiedzą? Skąd się ta jego i ich pewność tam bierze? No, jest dalej w wersecie, ponieważ, no i gdybyśmy zatrzymali się, no ponieważ skąd wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia? I naturalna odpowiedź nasza byłaby, no bo zaufaliśmy Chrystusowi lub inne, zawierzyliśmy Chrystusowi, bo pokutowaliśmy, bo oddaliśmy swoje życie, bo przywieźliśmy Go jako Pana i Zbawiciela, ponieważ no, On wszedł i stał się naszym Panem, Kyriosem. No dlatego wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Ale Jan tutaj tak nie pisze. Inni by jeszcze powiedzieli, no ja wiem, że przeszedłem ze śmierci do życia, bo mam charyzmaty, bo widzę w Boże działanie w swoim życiu. Ale Jan też tak nie mówi. A Jan mówi jak? Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ, inaczej mamy tą pewność, ponieważ co? Ponieważ kochamy braci. Ponieważ kochamy braci. To jest ten parametr, który nam ma powiedzieć, że my jesteśmy światłem, a nie ciemnością? To nie kwestia Chrystusa tutaj jest? Jego odkupienia, przebaczenia win? Oczywiście, że tak, ale nie w tym tekście. W tym tekście Jan się koncentruje na tym, czego prawdopodobnie może nie rozumiemy do końca. Bo o Chrystusie wszyscy wiemy, że to od Niego zależy nasze zbawienie. Że to On nas oczyszcza, że to Jego krew nas zdejmuje z nas winę i czyni czystymi w oczach Ojca. Odziani z płaszczem Jego sprawiedliwości. I to wszyscy wiedzą. I żyją wcale nie kochając. Braci. I to jest możliwe. Jakoś te dwie rzeczy im się nie stykają. I dlatego myślę, że Jan chce właśnie tutaj położyć środek ciężkości na tym zjawisku, na tej idei, która nam się wydaje, że a ona nie jest już tak ważna. Chrystus jest najważniejszy, więc chodźmy, spotkajmy się, łammy chleb i mówmy o Nim. Ale siedźmy partyjnie. Jedni zawsze tu, a drudzy zawsze tam i nie stykają się. Witają się szorstko, patrzą na siebie tak, żeby tylko za długiej narracji ze sobą nie prowadzić, bo ona zawsze gdzieś się kończy potem jakimiś dziwnymi rozmowami. Ale o Chrystusie każdy wie. A wiecie, co pisze Jan? My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. A wiecie, po czym to wiemy? Bo kochamy braci. I to jest mocne, co Jan mówi. To Jan, taki kochany apostoł miłości, wiecie? Ale on tu jest bezlitosny do wierzących ludzi. A jeśli... On jest tutaj bardzo radykalny, bardzo zdecydowany. I mówi, że nie ma jakiejś neutralnej postawy wobec brata, siostry, bo mówi, że albo się kogoś kocha, albo się go nienawidzi, a nie mówi, że no, ktoś kogoś po prostu słabo toleruje. Nie, są dwie z tych rzeczy. Albo się kogoś kocha, albo się go nienawidzi. Człowiek ten, to jest mocne słowo, w Jana w drugim rozdziale, w 11 wersecie, też w tym liście, jest powiedziane, kto natomiast nienawidzi swojego brata, ten tkwi w ciemności i ten się w niej porusza.
A wiecie, do kogo on to pisze? Przecież do wierzących ludzi to pisze. Kto nienawidzi swojego brata, ale nikt z nas nie powie, że brata nienawidzi. Bo dla nas definicja nienawiści to jest wypowiadać się na jego temat źle, być agresywnym wobec niego, hejtować go w jakiś sposób. No ale oczywiście my tak nie robimy. A zabijamy kogokolwiek? A przecież Bóg mówi, że jest mordercą, jeśli nienawidzi swojego brata. A krew się przecież nie leje. A jednak w Bożych oczach jest mordercą. To jest mało istotne, jakie my mamy definicje miłości, jakie my mamy definicje nienawiści. Ważne są Boże definicje. Albo ktoś kogoś kocha, albo go tym niekochaniem nienawidzi. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. I zobaczcie, Diana, chrześcijanin bez miłości to jest sprzeczność sama w sobie. Kto nie kocha, pozostaje w śmierci, mówi Jan. I nie wiem, czy to nas trochę przeraża, że on tak mówi do nas? Myślę, że powinno nas troszkę przerażać, co? A jeśli nas nie przeraża, to dołóżmy jeszcze 15 werset tego trzeciego rozdziału. A w 15 wersecie co pisze Jan? Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. I pewne rzeczy nam się mogą nie stykać w naszym chrześcijańskim życiu. Pełny tytuł kazania jest Po co ja żyję? Jedna z pań powiedziała, no jak to po co? No żyjemy po to, żeby kochać. Ale żyjemy właśnie po to, aby kochać, chodząc w butach miłości. A nie tylko mówić o kochaniu. I nie tylko mówić o miłości. Więc ten tytuł kazania, pełny tytuł, jest wyzwaniem, ponieważ wielu chrześcijan chodzi w butach, każdy chodzi w butach. Ale czasami to są buty tylko biblijnej wiedzy. U niektórych to są buty teologii. U niektórych to są buty, bo jest dobrym dyskutantem i lubi argumentację i on chodzi w butach dobrych argumentacji. Chodzi w butach apologety, który będzie bronił idei biblijnych. W trakcie nie kochając kilku osób, z którymi przecież łamie razem chleb. Wiecie, że takie przypadki się przecież zdarzają. I najgorsze jest to, że czasami może stanąć tutaj kaznodzieja, który o tej miłości powie. I są w jego życiu ludzie, których wcale nie kocha. Chroń mnie, Panie, przed tym, żebym mógł powiedzieć tylko o tym, co przynajmniej chcę, żeby było prawdą w moim życiu. I walczę o to, żeby tą prawdą się to stawało. Bo nikt z nas nie jest tu jak Chrystus. Ale jeśli nie biegniemy w tym kierunku, żeby być jak Chrystus, to znaczy, że nie biegniemy w tym kierunku, w którym biec powinniśmy. Bo tym kierunkiem nie jest tylko wiedza biblijna i poznanie Boga. Bo to poznanie powinno prowadzić do bycia Chrystusem na tym świecie. Jeśli to poznanie nas do tego punktu nie prowadzi, jeśli nas prowadzi do kolejnego świadectwa, bo zrobiłem 4-letni przegląd samego Nowego Testamentu, mam dobre świadectwo. Zrobiłem 6-letni przegląd Starego Testamentu, mam dobre świadectwo. Ja tych świadectw mogę mieć w swoim biurze wiele różnych. I mogłem mieć dobrą opinię ze strony wykładowców. Ale Pan Jezus patrzy na mnie i mówi, daleki jesteś ode mnie, synu. Bo wiedzę masz wielką. Ale nie styka się twoja wiedza z sercem. A to tylko przecież 30 centymetrów. Więc Jan tutaj jest bezkompromisowy. I jak stwierdziliśmy, każdy chodzi w jakichś butach. Każdy. Ale pytanie, w jakich butach chodzi ten, kto tworzy podziały w zborze, ale jest wierzący. Wcześniej tam cytowałem Williama Barclaya. On ten fragment właśnie, który teraz czytaliśmy, bardzo ostro skomentował. I jego cytat brzmi, Jan mógł nawet powiedzieć, że nawet tak zwany heretyk, którego serce kipi miłością i którego życie jest nieprzerwaną nicią służby innym, bliźnim, jest bliższy Chrystusowi, aniżeli ślepy, chłodny ortodoks, niezauważający bliźnich. Ciekawe. Więc w jakich butach chodzisz ty? Zbawiony człowiek, który zna Chrystusa, śpiewa, cieszy się nim, a jest skłonny do tworzenia podziałów w zborze. W jakich butach trzeba chodzić, żeby stworzyć taki podział z powodu gitary elektrycznej, która ma być czy ma i nie być w niektórych społecznościach? Czy dywan ma być szary, czy powinien być niebieski?
I dla kogoś to jest tak ważne, że doprowadzi do polaryzacji wierzących ludzi. Ale nie był spolaryzowany w ogóle. Tylko jeden brat, kochany braciszek, który potrafił tak zadać kilka pytań ludziom, że stworzył się z wielki problem. I on kocha Pana. Pytanie, a w jakich butach chodzi? I teraz ja mówię o butach, wiecie? Bo o kochaniu Pana to my kochamy Go wszyscy. I wiemy, że w płaszczyźnie pionowej to my to mamy dobrze poregulowane. Kochamy Pana, jesteśmy pełni wdzięczności za Jego okazaną łaskę. Ale to, co jest prawdą w płaszczyźnie pionowej, musi być prawdą w płaszczyźnie poziomej. Płaszczyzna pozioma? Pionowa? Ciekawy płaszczyzna pionowa. Więc w jakich butach chodzi ktoś, kto zaciska wargi, bo jego brat z kościoła kupił sobie dużo lepszy samochód, albo opowiadał przy kawie i ciastku, że właśnie wrócił gdzieś tam z jakiejś egzotycznej wyspy, na której ja nigdy nie byłem i prawdopodobnie nigdy nie będę, bo mnie na to nie stać. I zamiast pobłogosławić tego kogoś, że Bóg mu pobłogosławił, jego było stać. I opowiada, jeszcze ci zdjęcie z telefonu pokażę. A ty oglądając to zdjęcie, tak nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać, czy myśleć, gdzie ta sprawiedliwość? W jakich butach chodzi ty brat, czy ta siostra? Ale spotkasz go na niedzielnym poranku i będzie się cieszył i podnosił ręce do góry. Dobrze, że ja was nie znam, może nie wszystkich, bo przynajmniej nikt nie powie, że do kogoś pije. Ale modliłem się rano, że chciałem to kazanie sobie powiedzieć, prawda? Żebym był tu słuchaczem tego, co będzie głoszone, bo głosi, wierzę, że Duch Święty, a nie człowiek, który tu stanął i coś sobie tam naprzygotowywał i teraz wypluwa to z siebie, żeby inni usłyszeli. Panie, chroń mnie przed tym, żebym nie był daleko od tego, co tu jest mówione. W jakich butach chodzą ci, którzy układają zbór tylko pod młodzież i nie zważają w ogóle na to, że są sędziwi bracia, siostry, którzy potrzebują mieć też uwagę i swój czas, i swoją przestrzeń? Albo w jakich butach żyją ci, którzy się koncentrują tylko na sobie, nie zauważając, że są nastolatki i że jest młodzież i nie można im zaserwować tutaj lat 80. lub 70. i powiedzieć im, że to jest biblijny wzór Kościoła. W jakich butach chodzą tacy ludzie, tacy bracia? To są wszystko pytania, na które każdy z nas musi gdzieś po drodze, i jest wiele więcej. W jakich butach chodzi ten, który po powrocie z niedzielnego nabożeństwa siada z rodziną przy stole i objeżdża kaznodzieję, któremu coś tam nie wyszło w kazaniu, bo się poślizgnął. I mama z tatą dyskutują na ten temat i ich dzieci 10 lat słuchają tego. No, wiesz, on jak wychodzi, to jakoś tak ja się zamykam, nie umiem tego słuchać. No i mały nie miał tego problemu aż do tego momentu. Teraz patrzę, jak ten kaznodzieja wychodzi, to on mówi, gdzie tam mama widziała to zamykanie? No ale chyba faktycznie. On tak niedynamicznie mówi. No i też się zamknął mały dziesięciolatek. No w jakich butach chodzą ci wszyscy kochani bracia i siostry, do których Jan pisze ten tekst? No więc widzicie, Chrystus jest wielki, jest naszym Zbawcą. Jest przyczyną wszystkiego. Ale to, co jest prawdą w płaszczyźnie pionowej, musi być prawdą w płaszczyźnie poziomej, ponieważ Jan mówi, my poznajemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo kochamy braci. I prawdopodobnie, gdyby tu był Jan, to zgadnijcie, na co on by się przyglądał. Nie na to, jak ty i ja pięknie opowiadamy o Chrystusie, tylko będzie patrzył, jak będziemy rozmawiać przy kawie i herbacie. A będzie, tak? Liczę na to, bo może chciałbym kogoś uścisnąć jeszcze, zapytać o coś, może ktoś mnie, mieć przepływ, mieć tą relację, mieć ten styk. To jest piękne właśnie. Ja czekam na to bardzo. Więc kochani, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy wokół siebie takich ludzi? To są trudni ludzie, których gdyby Bóg zbawił i miał umiejscowić w tym zborze, to my byśmy mieli z tym problem? Mógłbym to jakieś przykłady podawać. Ale co by trzeba było zrobić, kiedy nawróciłby się twój były mąż, twoja była żona i nawróciliby się i przyszliby do tego zboru? Co byś zrobił wtedy? Byłbyś w stanie to, co Jan, chodzić w butach miłości? Ja wiem, że to są trudne sytuacje, to są trudne, skomplikowane rzeczy. A co Jan mówi? Trzeba chodzić w butach miłości. Ponieważ kto nie kocha brata, ten żyje w ciemności, jest ofiarą ciemności.
Panie, chroń nas przed tym, żebyśmy nie mówili jedno, a chodzili w butach, które nie są adekwatne do tego, w co wierzymy i kim być powinniśmy. Kiedy patrzę na świeżo na te sytuacje dotyczące miłości, dochodzę do wniosku, że większość z nas, może ja sam też, muszę pokutować przed Bogiem z powodu braku podstawowego dowodu mojego nawrócenia. Dla Jana to jest podstawowy dowód nawrócenia. Z teologicznego punktu widzenia oczywiście jest to jednym z wielu, ale tutaj w tym tekście dla Jana wynika, jakby był podstawowy. Kochania braci. Bo jak uczy ten tekst, to kochanie jest dowodem mojego i twojego nawrócenia. Kliknijmy dalej jeszcze. Jeszcze. Aż się pojawi zdanie, że to kochanie jest dowodem mojego i twojego nawrócenia. I te przemyślenia muszą nas skłaniać do zadawania kolejnych pytań. Kolejne pytanie do tego tekstu. Miłość, czyli w takim razie na czym ona polega? Bo ludzie, widzicie, nie wiedzieli, tak? Pytanie numer 3. Miłość, na czym ona polega? Jak tam na filmie widzieliśmy, mało kto był w stanie tak bardzo precyzyjnie jakoś odpowiedzieć. Ja wiem, mało czasu, jedno zdanie, no, wielkie wymagania. Ale Jan pomaga nam synchronizować zegarki definicji w związku z pojmowaniem miłości i żebyśmy nie byli rozbiegani, a że miłość to to, miłość to tamto, to Jan w 16 wersecie mówi: miłość rozpoznajemy po czym? Pierwsza połowa. Po tym, że On oddał za nas swoje życie. Chwała Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za to, że to zrobiłeś. Ta definicja jest bardzo pojemna. To znaczy, po czym rozpoznajemy miłość? Po tym, że On czy ktoś oddał za nas swoje życie. Miłość w pojęciu biblijnym nie jest uczuciem. Niektórzy właśnie, szczególnie młode pokolenie, idzie w tym kierunku. Ale miłość nie jest uczuciem. Konsekwencją prawdziwego kochania jest uczucie, ponieważ Bóg stworzył emocje i uczucia. Cieszmy się nimi. Ale to nie one definiują to, czym jest miłość. Miłość nie jest czerpana z obiektu miłości, ale tryska z prawdziwej miłości, agape. Miłość to jest decyzja. Miłość to decyzja o oddaniu siebie samego drugiej osobie. I tu wcale Janowi nie chodzi o oddanie się męża żonie, żonie mężowi, rodzice dzieciom, dzieci rodzicom. To jest bardzo łatwe, powszechne. Generalnie w zdrowych rodzinach tak to funkcjonuje. Ale raczej chodzi o oddaniu siebie nawzajem, jeden drugiemu w kontekście Kościoła Jezusa Chrystusa i w ogóle jako człowieka. To jest ważne. Jan pisze o braciach, pisze o siostrach, z którymi siedzisz co prawda w jednym zborze, ale może po przeciwnych stronach sali. Jeden z moich nauczycieli biblijnych, Ron van der Grind, gdyby ktoś szukał w internecie, pojechał kiedyś na dwutygodniowy pobyt do muzułmańskiego kraju. Miał tam wykłady w różnych zborach i mieszkał 2 tygodnie w domu pewnego małżeństwa i jak obserwował, kiedy wracał do nich wieczorami na kolację, i przebywali ze sobą razem, to nie mógł już wytrzymać, mówił to do mnie i zadałem im pytanie: powiedzcie mi, wy jesteście niesamowici, niebywali, jak, to jak wy funkcjonujecie jest po prostu godne podziwu. Jak wy w ogóle się poznaliście, jak wy się w sobie zakochaliście? W odpowiedzi mąż odpowiedział: wy Amerykanie niczego nie rozumiecie. My się poznaliśmy. Pierwszy raz widziałem moją żonę w dniu mojego ślubu. Wtedy, kiedy podniesiono jej zasłonę z twarzy, popatrzyłem na tą kobietę i podjąłem decyzję, że będę ją kochał do końca mojego życia. I ona obiecała mi to samo. I my się po prostu tego trzymamy. Rozumiecie? Czy były w środku momenty, kiedy było ostro? Tak. Kiedy była niezgoda? Tak. Czy mogli mieć inną perspektywę na wydawanie finansów w jakimś tam zakresie? Tak. Ale to ich decyzja, którą sobie razem wspólnie podjęli i złożyli, zawarli przymierze między sobą. Trzymała ich przez te dalsze lata. Byli bardzo odpowiedzialni, co to znaczy kochać. A cała reszta i te uczucia, które się tam pojawiają, są konsekwencją prawdziwego zrozumienia, czym jest miłość. To kwestia decyzji. Jestem w zborze.
nie wszystkich lubię tak samo. Ale staram się kochać, jak potrafię, tak samo. Staram się i walczę o to. Wiecie czemu? Pomaga mi w tym coś. Myśleć o jednej rzeczy, że za każdego Pan Jezus zapłacił $1,000,000. Suma jest umowna. To jest pewnie jakaś większa suma, krew Pana Jezusa. Nie wiem, czym to zmierzyć, tego się nie da zmierzyć. Natomiast zapłacił tyle samo za nawróconego dyrektora korporacji, który jest wspaniałym człowiekiem, zarabiał dużo finansów i dobrze wychował dzieci, wyszkolił, nie kłamał, nie przeklinał i w tej korporacji nawet nie oszukiwał, pracowników dobrze wypłacał. Wszystko super, się nawrócił. Za niego zapłacił $1,000,000. I za tego, który zabił dzieci, pokroił piątkę, schował w beczce każdy kawałek oddzielnie i siedzi w więzieniu 25 lat. I tam w tym więzieniu usłyszał Ewangelię o Jezusie. I ten człowiek narodził się na nowo. Ale jak wyjdzie na wolność, to on jeszcze nie potrafi żyć, bo on jeszcze ma ostry język, on jeszcze będzie kaleczył, on jeszcze zrobi jakąś głupotę. Wiecie, za ile i za niego Jezus zapłacił? $1,000,000. I postawia ich w jednym zborze. Jeden jest wspaniały do przytulania, a drugi szorstki i kanciasty, bo on się uczy żyć. I to jest kwestia decyzji. Kochać każdego. Nie dlatego, że on mi pasuje, ale dlatego, że mój Pan zapłacił za niego $1,000,000. I ze względu na to, Panie, chcę przelewać Twoją miłość na siebie, Ty ją na mnie przelewasz, a ja ją chcę przelewać na tych wszystkich, za których zapłaciłeś $1,000,000. No to czyli za wszystkich, których tutaj Bóg mi daje, żeby byli moją rodziną. Miłość to bycie do dyspozycji. Gotowość do tego, żeby służyć, żeby pomóc, żeby przydać się, żeby się zaopiekować. To jest chęć bycia potrzebnym. To właśnie było jednym ze składników Jezusowej Ewangelii, wiemy to. Z jakiego powodu do Jezusa przyciągali grzeszni ludzie. Wiemy, że jakoś tak lubili z Nim przebywać. Grzesznicy z Nim lubili przebywać. No ale przecież Pan Jezus jest święty, nienawidzi grzechu. No to przecież to oni powinni nie wiedzieć, że Pan Jezus jest święty i nienawidzi grzechu. No to co tak za Nim chodzą? Zobaczcie, to wszyscy grzesznicy i łobuzi przychodzili do Jezusa. Tylko ci, co myśleli, że mają prawdę, uciekali od tego światła, bo to troszkę inna kategoria osób. Faryzeusze, uczeni w piśmie, o których Jezus mówi, że wy, dlatego że mówicie, że widzicie, dlatego pozostajecie w swoich grzechach. Ale to jest niezwykłe, że ci, nad którymi kiedyś ktoś już dawno postawił krzyżyk, grzeszni, prostytutki, złodzieje, bandyci, przychodzili do Jezusa, bo widzieli w Nim nie tylko to, że On karmi głodnych. Ja wiem, że niektórzy pewnie z tego powodu przychodzili, bo odchodzili ubrani, uzdrowieni i tak dalej. Ale wiecie, ludziom się po prostu z Jezusem przebywało dobrze. I prawdopodobnie kobieta przyłapana na cudzołóstwie do końca swojego życia nie zapomniała w najgorszym momencie swojego życia wyjątkowego spotkania z Jezusem, który przyszedł do tej sytuacji, do najbrudniejszej sytuacji, przychodzi najświętszy na tym świecie i ona się nie czuje wbita w podłogę. Ale słyszy, ja Ciebie nie potępiam, ale mam dla Ciebie coś, żebyś mogła wstać, choć wstań. I ona wstaje, mówi, zginę, nie zginę. Ja Ciebie nie potępiam. Ale idź, nie rób tak więcej. I wiecie, gdzie jest ta siła nierobienia tego więcej? Właśnie w tej miłości. Nie tylko w paragrafie, że karą za grzech jest śmierć. Ale Bóg nienawidzi grzechu, ale grzesznika kocha, bo za niego oddał życie wtedy, kiedyśmy jeszcze byli grzesznikami i niczym nie zasłużyliśmy na to, żeby się Mu czymkolwiek spodobać. A pomimo tego, tą miłość nam Ojciec w Chrystusie okazał. Ludzie wiedzieli, jak wiele jest w Chrystusie miłości. Więcej niż potępienia. Jego świętość nawet Judasza, widzicie, nie wdeptała brutalnie w ziemię. I Pan Jezus zdecydował się oddać dla nas właśnie, kiedyśmy jeszcze byli grzesznikami. To jest w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale. A więc miłość to oddanie siebie drugiemu. To jest konsekwencja decyzji, posłuszeństwa słowu, a nie konsekwencja jakichś uczuć, emocji, mojego układu do kogoś. To trzeba odsunąć na bok, wiecie? Wy to wiecie. Trzeba patrzeć na słowo. I to ono ma być determinantem naszych relacji, naszych więzi, które nie z każdym mamy dokładnie takie samo. To jest oczywiste. Ponieważ charaktery do siebie bardziej lub mniej pasują, czyjeś hobby nas skleja do siebie i tak dalej, jakieś pasje,
Natomiast to jest właśnie wyzwanie. Być zaproszonym do tego uniwersytetu, w którym Bóg chce nam dać dyplom. Wiecie za co? Za umiejętność kochania tych, którzy na tą miłość nie zasłużyli. To jest właśnie miłość pochodząca od Boga. Niewarunkowana moją oceną i definicją tego, czy ja się ułożę tutaj, czy nie. Czwarta rzecz i bardzo ważna. Przeklikajmy się tu jeszcze. Aż do punktu czwartego. To jest ważne. Miłość to oddanie siebie drugiemu. Czytaliśmy. To konsekwencja decyzji, posłuszeństwa słowu, a nie konsekwencja emocji czy uczuć. I czwarta rzecz. Jest to bardzo ważne, co Jan pisze w wersecie 16. A w 16 mówi tak. Miłość rozpoznaliśmy po tym, to już czytaliśmy, że On oddał za nas swoje życie, kropka, i dalej, cały werset, więc my też powinniśmy oddawać życie za braci. Na czym polega miłość? Na robieniu dokładnie tego samego, co Jezus zrobił dla nas. I zobaczcie, to jest oczywiście jakiś taki splot. Nie musi to być super zamiarem, ale w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, w rozdziale trzecim i wersecie 16, wszyscy wiedzą, co jest napisane, tak? Że Bóg tak bardzo ukochał ciebie, świat, że nie chciałby, żeby ktokolwiek zginął. Dał więc swojego Syna po to, żebyś ty mógł żyć. Oczywiście parafrazuję to, żeby to, co wszyscy wiecie, zabrzmiało trochę inaczej. Tak ukochał świat, że go dał. A w związku z tym my się tym cieszymy. Uwielbiamy Boga. Błogosławimy za to. Chcemy tą wdzięczność zawsze jeszcze sobie podwajać, kiedy łamiemy chleb, kiedy wypijamy wino w czasie Wieczerzy Pańskiej. Ale z Jana 3,16 wynika inny Jan 3,16. Pierwszy Jan 3,16. Bo skoro ja zrobiłem dla ciebie to, co powiedziałem w Ewangelii Jana 3,16 i ten werset tu w pierwszym Jana to mówi, to skoro, zobaczcie, On oddał za nas swoje życie, to też my powinniśmy oddawać teraz życie za braci. I jakby ktoś pytał, a jak to się powinno stać? Tak jak Jezus to robił. I ktoś by z nas powiedział, że Pan Jezus oddał za nas swoje życie na Golgocie, a nie przypadkiem wcześniej? A jeśli tak, to kiedy wcześniej? Kiedy to się stało? A wtedy, kiedy jeszcze był u Ojca. I kiedy czytamy ten niezwykły rozdział, w którym pisze Paweł o Chrystusie, że ten się nie upierał, aby być równym Bogu, ale ogołocił samego siebie. Gdzie się ogołocił? Na krzyżu się ogołocił, czy ogołocił się już znacznie wcześniej? Jak myślicie? Kiedy się Chrystus ogołocił? Ogołocił się już wtedy, kiedy u Ojca zapadła ta prawda i ta idea. Kto tam pójdzie? Kogo tam pośle? Jezus mówi, ja tu przyjdę i pójdę tam. I plan został wdrożony w czyn w fizyczny sposób. Ale mój Pan oddał się za mnie dużo wcześniej niż na Golgocie, za to też mu jestem wdzięczny. Ponieważ dał się ogołocić, zhańbić na krzyżu, ale ogołocił się już znacznie wcześniej, rezygnując z tego, żeby się nie upierać przy tym, by być równym Bogu i w tej samej postaci, co On. Dziękuję Mu za to, że Go mam. I z jakim Panem Jezusem jeszcze się spotkam? I wy? No takim, który mówił, że odtąd z wami już nie będę łamał tego chleba, aż dopiero w Królestwie Bożym. Ojciec z nami chleba nie połamie, ale Syn tak. Wiecie dlaczego? Bo będzie mógł. A dlaczego? Bo nie jest niematerialny, nie jest niefizyczny. Jest. Dlatego z nami siądzie i z nami będzie jadł. Dlatego jest powiedziane w Łukaszu, że się przepasze fartuchem i będzie nam usługiwał. Ja mówię, to jest niesamowite, na co się kiedyś tam przed krzyżem jeszcze mój Pan zdecydował. Na to, żeby w tej formule egzystować, aż nas przywita tam w Królestwie? To jest niesamowite. Więc skoro Jezus dla mnie to zrobił, ja chcę być tego na maksa świadomy, to mi Jan 3,16, pierwszy list mówi, to ty też rób wszystko, żeby naśladować swojego Pana i żyć tak wobec ludzi, jak On zrobił wobec ciebie. To jest bardzo wymagające, ale nie niemożliwe. Ponieważ został nam dany Duch Święty po to, żebyśmy za Pawłem powiedzieli: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, o ile tylko będę. Jakie słowo pasuje na końcu zdania? O ile tylko będę chciał. Bo jak ktoś nie chce,
to przecież go Pan nie zgwałci swoją miłością, ani zbawieniem, ani niczym innym. Więc patrząc na to oddanie, Jan tutaj pisze, jeśli ktoś posiada dobra tego świata, bo ktoś by mógł zadać pytanie, na czym to oddanie polega, to 17 werset to mówi. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swojego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, no to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? No jak? No zobaczcie, jak Jan się pyta. No, dzieci, serdecznie się zwraca do nas. Kochajmy nie słowem i nie kochajmy tylko językiem, choć dla niektórych to nawet i to jest trudne, żeby pokochać językiem. Żeby powiedzieć coś dobrego, cennego. Za cokolwiek. Cieszę się, że tu jesteś. Naprawdę się cieszę. Ale jeśli powiesz to naprawdę, a na końcu tego jednego zdania będzie kropka, to naprawdę to jest błogosławiące. Nie kurtuazyjne. Tylko trzeba to powiedzieć naprawdę. Ale żeby to powiedzieć naprawdę, to trzeba kochać naprawdę. I Jan dalej mówi, jeśli ktoś widzi tego brata, a zamyka przed nim swoje serce w potrzebie, to jak można nazwać, że jest w nim miłość Boga? No dzieci, no kochajmy nie słowem i językiem, ale niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. I teraz 19 werset, zobaczcie, co mówi. To nas przekona. Co nas przekona? No to kochanie właśnie. To nas przekona, że pochodzimy z prawdy i nas upewni co do tego, że nasze serce przed Bogiem. To jest ciekawe, bo wiemy, że nas Duch Święty musi według dziejów apostolskich utwierdzać w tym, że jesteśmy synami Bożymi i tak dalej. A Jan tutaj pisze o innym narzędziu, które nas przekonuje, że trwamy w Chrystusie. I tym przekonaniem jest co? Miłość w nas. No i niech nam, że się to oddanie życia nie kojarzy od razu ze śmiercią, że to takie życie musimy zabrać i oddawać śmiertelnie. Bo dla zdecydowanej większości śmierć no jest dość odległą perspektywą, przynajmniej tak biologicznie patrząc. Ale Jezus właśnie, jak powiedziałem wcześniej, oddał za nas życie nie na krzyżu, ale znacznie wcześniej. A na krzyżu to, co On już zrobił wcześniej, po prostu stało się nam widoczne w takiej formule. I przelewała się krew, której zadaniem było przebaczyć czy oczyścić grzechy każdego człowieka i każdy grzech. Tam pisze Paweł, Jezus Chrystus przyjął postać sługi i to było niezwykłe. A więc zatem oddawanie życia za braci zawiera w sobie kilka rzeczy. Szybko je tutaj jeszcze wam wyświetlę. Nie działa mi, więc jak podniosę rączkę, to znaczy, że możesz kliknąć. Zawiera w sobie rezygnację z czegoś, co jest dla mnie wartościowe. Jakieś materialne dobre, jakiś czas, relacje rodzinne czasami nawet. Wszyscy dobrze znamy opowieść o tym miłosiernym Samarytaninie, tak? A wiadomo, czy on w ogóle był wierzącym człowiekiem? Nie wiemy tego. To dziwne, że gdyby on miał być niewierzący, to w tej opowieści Pana Jezusa staje się naprawdę głównym bohaterem, którego Pan chce pokazać, że to jest właśnie prawdziwy człowiek, który dla was może być przykładem. Może się i potem nawrócił, jeśli nie był. Kto wie, bo skoro serce jego było jak Korneliusza, dobrotliwe, to i jemu pewnie łaskę Pan mógł okazać. A jednak widzicie, jemu właśnie niezwykłą rolę Pan przypisuje bycia tym pozytywnym bohaterem. I podobne historie też się dzisiaj też dzieją. Dzisiaj nie brakuje takich ludzi jak on. Mieliśmy powódź teraz. W pewnym regionie szczególnie dotknięci byli ludzie w południowo-zachodniej Polsce, ale w 2010 znowuż inna część regionu była dotknięta. Nie zapomnę tego. 2010 rok, informacja, że przychodzi ogromna fala w tereny Sandomierza, Tarnobrzega i, no i będzie się działo bardzo ostro. I wiecie, ludzie się kładą spać o godzinie 4 rano, głośne pukanie, walenie wręcz do drzwi. Wchodzi pewien człowiek, ma na imię Witek i krzyczy do ludzi, uciekajcie, bo za 2-3 godziny tutaj będzie kilka metrów wody. Niektórzy tego posłuchali, niektórzy nie, ale Leszek potraktował to bardzo poważnie. Zaczął się pakować, w ciągu 2 godzin załatwił jakieś busy, ktoś przyjechał, wyładowywali wszystkie materiały. Leszek to mój przyjaciel z Ligi Biblijnej, który się zajmuje ligą, jest dyrektorem ligi. Wywieźli wszystko, co trzeba. A wiecie, co robił Witek? A Witek chodził po wszystkich domach i pukał o 4 nad rano do tych drzwi. Nie uratował niczego. Niczego. To właśnie może taki Samarytanin. Daj Panie, żebyśmy go kiedyś spotkali w wieczności z tego powodu.
A potem do tego miasta przyjechali ludzie wierzący. Przypłynęła woda, było kilka metrów. Kilka metrów mułu widziałem, to było okropne, straszne to było. Ale rozpoczął się prawdziwy dramat tam wtedy. Wiadomość o tej sytuacji, że tam są nasi pozalewani ludzie, bracia, dociera do niejakiego Jacka. Jacek mieszka w Londynie. Wiecie, co robi Jacek? Jacek jest kierowcą autobusu, zarabia całkiem niezłe pieniążki. Wsiada w samochód, bierze 2 tygodnie swojego urlopu i przyjeżdża do Polski. Kupuje tutaj ubranie robocze, gumiaki, kupuje jakiś sprzęt za swoje pieniążki. Jedzie pomagać Leszkowi. I wiecie, gdzie mieszka przez 2 tygodnie? W samochodzie, bo nie ma gdzie. Wszystkie hotele zalane, nie ma gdzie mieszkać. Czy wiecie, bez obiadu, bez kąpieli, bez tych takich dobroci życia, Jacek ostatecznie przeprowadził się z żoną do Ostrowca. Przyjechali po to, żeby tam zakładać zbór. Zamieszkał w starej chałupie. Wiecie, z czym mi się Jacek kojarzy? Z pierwszym listem Jana 3,16. To jest właśnie oddawać życie za braci. Kilka fotek, które mogą wam tutaj pokazać mniej więcej, jak to wyglądało. O, troszkę dachu wystaje. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Wszystko w błocie. Więc to są właśnie ci, którzy rozumieją, co to znaczy miłość i kochanie. Dalej, to kochanie to nic innego jak oddanie życia za braci, które zawiera w sobie cierpienie. Cierpienie również. Żeby umieć cierpieć z cierpiącymi, a cieszyć się z cieszącymi. To jest przypadłość niezwykła, prosto z nieba. Jeśli ktoś to potrafi, gratuluję ci. Jeśli nie potrafisz, ucz się. List do Rzymian nam mówi, abyśmy umieli płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi. Ale nie potrafimy tak naprawdę ani jednego, ani drugiego do końca robić. Dlaczego? Bo zobaczcie, co zrobimy z czyjąś radością. Kiedy ktoś mówi, jak bardzo jest szczęśliwy, bo jego wnuczek teraz dostał medal w szkole pierwszej klasie, bo powiedział piękny wiersz i mi mówi o tym. I ta mama tak opowiada, że, czy babcia, że jego wnuczek otrzymał ten medal. Tam mówię, no, jak skończę zaraz tutaj, powiem, no, a mój Adaś to w szkole, wiesz... I to jest takie cieszenie się radością tej babci, mojej siostry w zborze, której nie zapytałem, co cię tak najbardziej cieszy w tym zjawisku, że twój wnuczek dostał medal. Albo modliłam się długo o to, żeby on nie był takim zbirkiem w tym szkole, tylko a tu popatrz, Pan Bóg powoduje, że on medal dostał. Wiecie, że ona może wam o tym 20 minut opowiadać? Tylko nie opowie, bo my mamy lepszą historię do sprzedania. I to jest to, cieszcie się z cieszącymi. Nie zawsze to potrafimy, widzicie? Ale chcemy się o to modlić, Panie, żebyśmy tych ludzi umieli słuchać, umieli się z nimi prawdziwie cieszyć, z tego, że są w czymś lepsi, w tym, że coś im się wydaje, że coś im się udaje, że im Bóg błogosławi. Ciesząc się razem z nimi. A ci, którzy nawet chcieliby się z nami problemem podzielić, to prawdziwie cierpieć też z ludźmi może nie do końca potrafimy. Bo kiedy ktoś mi opowiedział, że wnuczek nie dostał medalu, tylko że złamał rękę na WF-ie, ale ma złamanie otwarte w prawej ręce. Kość mu tutaj wystawała. Babcia płacze i mówi, wystawała mu kość. I tak ona płacze, a ty myślisz sobie, ludzie, no co to takiego się stało? To powiem, to nie jest dokładnie to, co Paweł pisze w liście do Rzymian, żeby płakać z płaczącymi. Bo ty nie wiesz, dlaczego ta babcia płacze i czym się przejmuje. A zaraz to ja jej opowiem, jak Jonasz złamał kręgosłup, jak leżał w szpitalu. I w ogóle jak siedział na wózku i tam coś nie dało się i coś tam nie było, to wtedy jak ja jej to opowiem, to ona prawdopodobnie stwierdzi, o, to bracie, ja cię tu takimi głupotami zakrywam. Widzisz, to nie jest smucenie się ze smucącymi. A więc ucz nas tego, Panie. Co to znaczy oddawać życie za braci? To również to, umieć z nimi cierpieć i umieć się z nimi cieszyć. Dalej, to jest pomoc słabym braciom, najbardziej tym, którzy nas denerwują. W zrobieniu następnego kroku wiary. Tak jak to w Koryncie Paweł starał się zrobić pomiędzy braćmi, którzy, czy ludźmi w zborze, którzy nie potrafili się ułożyć w jakichś tam różnych sprawach. Cały rozdział listu do Rzymian, kolejne kliknięcie, 12, mówi o tym, jak wierzący ludzie się powinni układać. Kolejne kliknięcie. My nie chcemy szukać powodu, dlaczego kochać bliźniego. Chcemy kochać go dlatego, że nie wiemy dlaczego. Bo Bóg ukochał nas. I chodzenie w butach miłości, rzecz piąta, nie jest opcją, jest przykazaniem. To już jest końcówka tego fragmentu. To nie jest opcja, że kochać Chrystusa, a reszta, no to niech zasłuży na to moje kochanie. Skąd my to wiemy?
Wiersz 23 mówi, co mówi? Jego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, zobaczcie, gruba teologia, i mamy darzyć się wzajemną miłością. Te dwie rzeczy Jan tutaj wymienia jako zasadnicze co do przykazania fundamentalnego w naszym życiu. Zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem. A więc to nie jest żadna opcja. To jest część Bożego przykazania. Kochać Chrystusa pionowo i tego, który jest poziomo, a który na to nie zasługuje. I tak jak jest z monetą, kliknijmy jeszcze, tu są dwie rzeczy, tak? Orzełek i reszka. W tym przykazaniu, w 23 wersecie, mamy orzełka i reszkę. Więc mamy reszka, to jest wiara w imię Pana Jezusa, o którym Jan tutaj pisze, że abyśmy wierzyli, ale orzełek, a orzełek, no to jest wzajemna miłość. Tak? Pisze o tym Jan tutaj 23. A więc przykazanie głosi, że mamy wierzyć w imię Syna i mamy się darzyć wzajemną miłością. Powiedzcie mi, czy ja za te 5 zł coś kupię w sklepie? Jak widzicie, to czy ja za to 5 zł coś kupię w sklepie? Kupię czy nie? I nie chodzi mi o to, czy coś kosztuje więcej niż 5 zł. Czy za te 5 zł ja coś kupię w sklepie? Dlaczego? Czegoś brakuje. I wiesz, co się dzieje? Jeżeli weźmiesz nawet papier ścierny, zwyczajny i z jednej strony 4 razy potrzesz 5-złotówkę, pani nie powinna tego przyjąć w sklepie i nie przyjmie. I dlaczego my myślimy, że to jest dokładnie to, jak my możemy sobie żyć? Czyli mieć wiarę w Jezusa, a kochać braci tylko na połowę. I to jest ta moneta, którą Bóg w nas widzi? Nie. Dlatego Jan pisze, słuchajcie, wy musicie szukać drugiej połówki na orzełku. Co to znaczy? Znaleźć tutaj kogoś, z kim mi się nie układa. Znaleźć kogoś, komu się z was nie układa w życiu, w rodzinie. Może macie zadrę z kimś. Może ktoś z was zhejtował. Może ktoś nienawidzi to, że jesteście wierzącymi ludźmi. A pomimo wszystko, co by Pan Jezus zrobił, powiedz? Co by było, gdyby się Judasz w ostatniej chwili, a Pan Jezus już wisi na krzyżu, a nie zdążył się jeszcze Judasz powiesić, a przyszedł pod krzyż i tam by upadł pod krzyżem i powiedział: Jezu, ja Cię sprzedałem. Sprzedałem Cię za małe pieniądze. Żadna suma nie była godna tego. Wybacz mi, jestem najgorszym z grzeszników na tym świecie. To ja się zastanawiam, co by Jezus powiedział z tego krzyża do Niego. O, zastanawiam się, co by powiedział. Został nazwany Jonasz synem zatracenia. Ale zatracenia dlatego, bo nie zrobił tego, co Piotr, który zdradził Jezusa. Wcale nie gorzej jak Judasz. Też go zdradził, wypierając się go 3 razy publicznie. Ale ze swoim smutkiem przyszedł do pokuty, a Judasz ze swoim smutkiem poszedł na drzewo. Dlatego musiał być synem zatracenia. Bo nie chciał szukać drugiej połówki, która mi brakowała. Ja chcę być tutaj i szukać tego, co nie spowoduje, że będę wreszcie zbawiony. Bo zbawienie, widzicie, z czego wynika. Ale chcę być tym, kim Bóg chce mnie na tym świecie mieć. Spurgeon cytuje tutaj taką ważną rzecz. Kliknijmy jeszcze. To jest to, co powinno się w naszym życiu pojawić. Jeśli ktoś źle o tobie myśli, niech to ci pomoże. To nie gniewaj się na niego. Bo jesteś jeszcze gorszy, niż on myśli, że jesteś. I to jest prawda u nas. Mi to pomaga. I to, że Jezus Pan zapłacił za każdego umowne $1 000 000. Nie daj za wygraną. Kolejne kliknięcie. Nie poddawaj się i przyjmij właściwą postawę. W jakich szatach chodzi miłość, kochani? Kliknijmy dalej. W jakich szatach? No pewnie strojnych szatach chodzi miłość, gdyby była osobą. Nie. Miłość cały czas chodzi w drelichach, w ubraniu roboczym i w takich butach stalowych. Wiecie dlaczego? Bo ona ciężko haruje dzień i noc. Bo jeśli małżonkowie nie będą ciężko harować, nie będą ze sobą. To diabeł wie. Jeśli zbór nie będzie ciężko harował, jeśli miłość tu nie będzie chodziła w ubraniu roboczym i nie będzie przebaczać, nie będzie ścierać wszystkich wymiocin, to ten zbór nie przetrwa. Czemu? Bo trzeba kochać Chrystusa i trzeba kochać braci. A kto ich nie kocha, to ten tkwi w ciemności i nie ma w nim Bożego posiewu. Mocne słowo, ale to może powodować, że po tym, co słyszycie, próbowaliśmy
naprawiać jakieś układy, ale nam nie wyszło. Każda z nieudanych prób postawia kolejne wyzwanie, wątpliwości, pogrubia nasz naskórek, zniechęca nas do kolejnych starań. No i może jak słyszysz to, co tutaj się dzieje, to się zastanawiasz, czy w ogóle jestem chrześcijaninem w takim razie. Może jakieś sumienie cię tam teraz pobudzone gryzie. Więc 20 werset mówi, jeśli oskarża nasze serce, ba może tak być, że nie stoisz w tym punkcie, gdzie Bóg chciałby cię widzieć. Jeśli oskarża nasze serce, to wiesz jedno. Jan pisze, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Wiesz, dlaczego to mówi Jan? Żebyś zamiast się oskarżał, przybiegł z tym do Niego i załatwił tą drugą połowę orzełka. Panie, naprawiaj mnie. Czyń mnie podobnym Chrystusowi. To jest największe wyzwanie, które ja chciałbym mieć w swoim życiu. Powiedz mi, czy jesteś w stanie swoimi złościami, grzechami Boga zaskoczyć? Nie, ponieważ jeśli miałby być zaskoczony teraz, to on już dawno był przed założeniem świata zaskoczony, jak był plan na stworzenie ciebie, łącznie z tym, kim będziesz i co będziesz robił i decydował. Więc czym jesteś w stanie go rozczarować? W zasadzie niczym. On zna twoje grzechy na wskroś. Również zna twoją miłość, twoje tęsknoty, twoje szlachetne pragnienia, porażki, próby nieudane, ciągłe zmagania co do swojego charakteru, co do przepychania siebie gdzieś tam dalej w ten wzór Chrystusa, a że nie zawsze ci wychodzi. Ale jak wie, że ci bardzo zależy. Ta jego pełna znajomość tej sytuacji powoduje, że on chce błogosławić te twoje zmagania. Chce przebaczać. Chce dać ci zrozumienie tych duchowych prawd. Chce powodować, żeby ten dystans pomiędzy twoją wiedzą a sercem skracał się, był coraz mniejszy. Żebyś mógł być dumny z tego, kim jesteś. Pytanie, czy jesteś. Bóg nie pełni tutaj rolę policjanta, który nas przyłapuje i tylko chce pałką wlać za jakieś tam potknięcia. Ale jak powiemy, kim on jest, to możemy do niego przyjść. Jeśli was serce oskarża, to Bóg jest większy niż to. Więc idź do niego i załatw z nim tą sprawę. A wtedy 21 wiersz mówi, ukochani, to może spowodować, że jeśli was serce wtedy nie oskarża, to co się dzieje w 21 wersecie? To się zbliżamy do Boga z ufną odwagą. No a po co się do Niego zbliżamy? 22 werset. Aby otrzymać od Niego to, o co prosimy. Drugą połówkę orzełka. Czy może być lepsza perspektywa? Kochani, kochać Boga to kochać innych. Przeklikajmy się do samego końca. A kochać innych to oddawać swoje życie za brata, który jest po drugiej stronie może tej sali, albo kogoś z rodziny, który nie ma z tobą relacji przez ileś tam lat. Kto kogoś ma w swoim życiu, że to układa twoje życie niestety w negatywny sposób? Jest ktoś taki, kto może na swojej liście podkreślić jakieś imię, że z jakiegoś powodu ty nie jesteś w jakimś zborze, bo ten tam jest. Macie kogoś takiego? I dlatego jak on tam długo będzie, to ja tam w tym zborze nie będę. Powiem ci, hodujesz drugą łysą bez orzełka połówkę w sobie. Chcesz tego? Ty nie musisz być w tamtym zborze. Ale nie możesz nie być w tamtym zborze, bo tam jest ten brat czy tamta jest ta siostra. Dlaczego? Bo hodujesz łysą połówkę orzełka. Nie możemy tak robić, bo jesteśmy dalecy wtedy od prawdy, o której Jan dzisiaj chciał nas pouczyć. Ja wiem, że mówię dłużej niż to powinienem powiedzieć wszystko, ale tak mocno też to przeżywam na sobie bardzo. Myślę, Panie, chroń mnie przed tym. Kto z was chciałby się modlić, żeby ułożył Bóg wasze relacje z tymi ludźmi, których macie w głowie i że wam się nie układa? Mi nie chodzi o to, że mamy się z nimi zaprzyjaźnić, ale przynajmniej im w sercu przebaczyć i ich błogosławić, nawet na odległość. Macie kogoś takiego? Módlmy się o nich. To się módlmy o nich. Niech oni nie będą kulą u nogi, która powoduje, że nie możemy w pełni żyć i chwalić Pana. Nie pozwólmy na to. Więc ci z was, którzy to wiecie i do tego się przyznaliście, chciałbym, żebyśmy się pomodlili teraz, Panie, do Ciebie właśnie. Ty, który jesteś królem, może nawet możemy powstać, może nawet już zespół tutaj wejść, jeśli będziecie chcieli też zagrać od razu, ale to niech Pan dołoży. A my do Ciebie, Panie, wołamy, błagamy Ciebie wręcz. Ty widzisz, że sami sobie nie jesteśmy w stanie poradzić z tymi trudami. Że niektóre rzeczy są tak trudne, tak skomplikowane, tak zawiłe, tak żeśmy nagwatwali to nasze życie, że ciężko jest teraz to naprawić, a z drugiej strony wiemy, że musimy. Wołamy więc dla Ciebie o pomoc. O to, żeby przyszło to pojednanie, Panie, żeby przyszła pokuta do naszego życia, żeby przyszła ta chęć bycia jak Ty, zwyczajnie. Nie tylko, żeby dużo wiedzieć, ale żeby być Tobą tutaj.
I niech nasz każde słowo, które czytamy zza tej kazalnicy, każde, które czytamy w swoim domu, w swoim cichym czasie, przenosi do tego podobieństwa naszemu Zbawicielowi Chrystusowi. Proszę Ciebie o te ręce, które się były gotowe przyznać, że są niestety takie trudne sytuacje w naszych życiach. Panie, doprowadź do cudu, żebyśmy mogli tych ludzi przytulić. Nie wiem kiedy, ale żeby miłość, która Twoja jest w nas, mogła przytulić ich po prostu zwyczajnie i powiedzieć im coś dobrego. Naucz nas tego, Panie. I proszę Ciebie, żebyśmy mogli żyć w wolności dla Ciebie. Żebyśmy wiedzieli, że kochamy Chrystusa i kochamy naszych braci i nasze siostry, bo Ty ich kupiłeś za $1,000,000. Niech Twoje imię przez to będzie błogosławione, a tym kochanym tutaj, braciom i siostrom, wolność. Wolność w relacjach tutaj na ziemi. Tobie niech będzie chwała. Amen.